Dominik, Tak. ty mi powiedz jako zawodnik, o co chodzi teraz z tymi żelami? O co im chodzi? No chodzi. Ciągną te żele. Chodzi o to, żeby mieć energię na wyścigu. Co jadłeś 20 lat temu na wyścigu? Jak się ścigałem? No. No słuchaj, no makaron z jajkiem, twaróg, kogel-mogel, tam wiesz, ukręciłem tam jaja z... A na podczas wyścigu. Co? Podczas wyścigu. No nie, no przed, a żeby podczas, siły na co? A podczas? A to były pit-stopy, to się wiesz, chapnęło pomarańcza, banana, potem to już cieli na takie takie chrupki małe, tak to dawali banany całe, a potem takie... I się jechało, i woda, no nie, nie. Dużo wody. To teraz to wygląda inaczej, w ogóle inaczej, odwrotnie. No i tutaj właśnie przedstawimy Wam, jak to wygląda pokrótce. Pełny wybór żeli oraz batonów od CIS-u. Tak. Science in Sport. Dokładnie, tak? Tak to zgryzłem. Taki jest skrót. I jak oraz ile tego? Generalnie je przyjmuje się, że od w zależności od długości oraz intensywności wysiłku powinno się przyjmować od 30 do nawet 120 gram węglowodanów na godzinę. Czyli załóżmy, mamy godzinny wyścig, to tak naprawdę możemy przejechać na samym izotoniku. Wciągasz i jest instant power, tak? No, czy jeżeli mamy wysycone mięśnie, glikogeny mięśniowe, no to nam starczy zapasu glikogenu. Natomiast im dłuższy wyścig, tym musimy te węglowodany, czyli energię dostarczać, tak? I w tym właśnie pomagają żele oraz batony. Żele na pewno jest to łatwiejsza forma i szybsza dostarczania węglowodanów do naszego organizmu, no bo są to żele izotoniczne, czyli nie są takie zalepiające. Pewnie wiesz o co chodzi. Tak, że masz taką mordoklejkę od razu. Tak, dokładnie. A to popijasz i koniec, tak nie masz czym oddychać. Tak naprawdę te nie trzeba niczym zapijać, no ale wiadomo, zapijamy je wodą lub izotonikiem. Okay. Natomiast batony, no to jest forma stała i tutaj raczej to już przy długich dystansach. Chociaż ja do 4 godzin też na samych żelach jadę. No okay. I teraz zakładając, mamy wyścig 2 godziny, 3 godziny, to tych żeli według mnie powinno się przyjąć węglowodanów od około 90 gram na godzinę. Załóżmy, mamy wyścig 3 godzinny. I to w stosunku do masy, czy nie, się zakłada? To jest po prostu. Masz, tak jak powiedziałem, w zależności od długości, masz od 30 do 120 gram węglowodanów na godzinę. Czyli na przykład załóżmy, mamy 4-godzinny wyścig, tak? Okej. No to większość przyjmie 90 gramów węglowodanów na godzinę, bo 120 gramów węglowodanów, no to już jest, trzeba mieć naprawdę mocno wyćwiczony układ po prostu pokarmowy i trening jelita. Natomiast 90 gram węglowodanów na godzinę, myślę, że nie zrobi problemu, jeżeli oczywiście sprawdziliśmy to wcześniej na treningu, bo nigdy nie testujemy czegoś na wyścigu. No i tak, taki jeden żel ma 22 gramy węglowodanów, czyli według tego powinniśmy przyjąć 3 takie żele i dodatkowa forma, czyli w izotoniku, te resztę 25 gram, tak? Mhm. Te resztę 25 gram i przyjmować je co 20 minut. Nawet tutaj mamy oznaczenie z tyłu, które pokazuje, że na godzinę powinno się przyjmować co 20 minut. Czyli no, po prostu 3 takie mówią, żele. Jest napisane, tak jest. Jak mniej więcej to chapać. No, tak, natomiast jeżeli przy dobrym wyćwiczeniu możemy nawet 120 gram węglowodanów przyjąć, żeby nam nie zabrakło energii, żebyśmy nie mieli zjazdu energetycznego, tak? Okej, okay, kofeinowe podczas czy przed? Wiesz co, kofeinowe to też zależy, okay. Bo jeżeli krótki jest to wyścig, możemy zastosować przed. Okay. Jeżeli mamy długi wyścig, to w trakcie też. W trakcie, Hapsnąć. Na przykład pod koniec już, jak czujemy, że jesteśmy zmuleni, okay. Możemy mieć takie dwa. Bo też miejmy na uwadze to, że są dwa różne. Mamy double espresso i mamy połówkę.
tego double espresso, czyli 75 mg kofeiny lub 150. To są dosyć duże wartości i one zadziałają. Jeżeli chcemy dwa zastosować, to ja bym zastosował te mniejsze, wtedy po 75 gram. A jeżeli chcemy mieć naprawdę taki strzał energetyczny, no to 150 mg myślę, że będzie jak najbardziej optymalne, tylko trzeba jeszcze wiedzieć, że to kofeina od razu nie zadziała, tylko trzeba jeszcze tak chwilę poczekać, tak? Myślę, że tak 10-15 minut, zanim zacznie działać. Ty to tak jak ciebie słucham, tak ja wcinałem te makarony, kogle mogle, to ja chyba popełniłem pewne błędy w obliczeniach. Nie wiem. Nie, no, a ja wiem. Wyścigiem. No, a jeżeli... Za bardzo się skupiłem na jedzeniu, mniej na jeżdżeniu. A jeżeli chodzi o batony, no to baton taki ma 4 gramy węglowodany więcej. Natomiast okay. Jest to forma stała i też tutaj trzeba powiedzieć, że po 3 godzinach i wciągnięcie na przykład 9 takich żeli, no to możemy następnego nie przełknąć czasami i właśnie są takie batony o różnych smakach w formie stałej, bo to też jest kolejna sprawa, uczucie sytości, tak? Mhm. Niektórzy wolą właśnie później wciągnąć coś stałego. Natomiast jak jest wyścig intensywny, nawet jeżeli jest to maraton, no to takie coś jednak łatwiej wciągnąć i to nie musimy czyli gryźć. Co, reasumując, żele, jeżeli chcemy robić jakieś osiągi, dobrą rzeczą są i niezbędne. Szybciej po prostu dostarczamy energii, tak? Raczej bo... niezbędne są na takim tak, starcie, tak? Porządne. Dokładnie, dokładnie. Okay. No jeżeli chcemy mieć intensywny, planujemy intensywny start, no to jest to wyścig, no to bym tutaj kierował się w stronę żeli i zatoniku. Patrząc tak? na to, ilu teraz zawodników, no również oczywiście amatorskich, chodzi, pyta o żele, zna już składy i chwali sobie izotonicznego Sisa. Tak, bo to też jest kolejna sprawa. Widzę, że świadomość rośnie coraz bardziej. Kolejna sprawa jest skład, że taki... Można powiedzieć, możecie powiedzieć, przecież to sam cukier, to ja sobie wezmę sam cukier. No i jesteście w błędzie, bo tu mamy różne formy tego właśnie, tych węglowodanów. Mamy maltodekstrynę, tak? Na przykład. I mamy inne właśnie substancje słodzące, znaczy, które dają te węglowodany. Okay. I to po prostu nie powoduje wyrzutu takiego insuliny. Tak? Czyli tak stopniowo dodaje nam powodę. No dokładnie, tak nie ma. Wiesz, jakbyś wypił, załóżmy, ktoś może sobie sam przetestować. Niech sobie weźmie cukier i spróbuje cukru podczas roweru wciągnąć, no to będzie miał różnicę i to dużo. Byle nie nosa. No tak. No dobra, czyli reasumując, jest to niezbędne, jeżeli chcecie robić wyniki, jeżeli chcecie trenować, no nie, czy na treningi, raczej nie. Zależy jaki trening, bo też, też warto, jeżeli startujemy, warto przetestować to przed startem. A to tak, to w formie także, testu, tak najbardziej. Jeżeli intensywny jest też trening, to ale też warto. Ale jeżeli na zawodach nie macie czasu, żeby sobie zrobić kogel-mogel, to... No dokładnie. To jest zdecydowanie lepsze. Tak, Sisu ma bardzo fajne, bo są izotoniczne, także nie trzeba je nawet bez popijać. Bez mordoklejki, bez popijania, zasysacie i jedziecie. Na pewno sporo część z Was używa żeli różnego kalibru, różnych marek. Tak jest. Dajcie znać, jakich używacie, co sobie chwalicie, co Was wkurza w tych żelach. Dajcie znać, czy używacie również marki Science & Sport, którą tutaj u Biker Budzyk posiadamy i prezentujemy. No i pamiętajcie o jednej rzeczy, że jedząc batony, to nie zrobi z Was kolarza. To już się przekonałem. No wiesz, dieta tak. kolarska to nie wszystko. Takie batony są spoko, nie? W pewnym momencie po prostu dieta została, treningu zabrakło i jest jak jest, ale wszystko jest na dobrych torach, żeby było dobrze. Dokładnie dobrze. Tak. I dobrze, także dziękujemy za dziś. Dajcie znać, co się dowiedzieliście fajnego, co się dowiedzieliście niefajnego, co Was wkurza. A jeżeli macie jakieś pomysły na odcinek, o czym byście chcieli się dowiedzieć? O czym to... mamy Wam opowiedzieć, to my Wam opowiemy. Tak jest. Piszcie. Dzięki. Do zobaczenia. Hej, cześć.